Wow, ten bar jest otwarty od 51 lat, więc zdecydowanie lokalne miejsce do polecajki. Prezydent Futbol Clube do Porto. Prezydent Portugalii. Ma troszeczkę parę domów dalej, winnicę swoją i tam ma wina nawet 30-letnie. Bom dia. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną polecajką miejsca, gdzie można lokalnie, pysznie i tanio zjeść, czyli to, co większość z Was lubi najbardziej. Dzisiaj znajdujemy się w Porto da Cruz, w okolicach kościółka. Możecie teraz to zobaczyć, mam punkt. I zabieram Was do małego lokalnego baru, który nazywa się Fragateira. Oczywiście zostawię Wam tutaj namiary i pineskę, gdzie to dokładnie jest. Już kiedyś w jednym z moich filmów mogliście zobaczyć tą knajpkę, gdy po trasie z Marsio, właśnie wtedy on mi pokazał to miejsce, a później tutaj to miejsce pokazał mi ten oto, o, tego co tutaj już nieraz widzieliście. Już go nawet nie przedstawiam, bo go znacie, więc teraz wyjdziemy i pokażę Wam mniej więcej, jak ten bar wygląda i co moim zdaniem warto tu zjeść, bo jest to taka lokalna bułka z świeżą rybą. Ale to zobaczcie zaraz, więc idziemy. Czyli co tutaj poleca zjeść, Adamie? Najlepszy na świecie dla jadu sandwich to jest odmiana tuńczyka. On jest taki marynowany. O, tutaj jest, zobacz. Fresco, aquele fresco. Obrigado. Isso é fresco. Não, eu prefiro sem. No, mówi, że jest sens już, bo on mówi, że jest też świeży, ale ten jest smaczniejszy, jest taki zamarynowany. Czyli to jest po prostu marynowany tuńczyk, tak? No, to jest odmiana tuńczyka, ale przepraszam. Czyli jak widzicie, od razu jak wchodzicie, to pan jest tutaj bardzo komunikatywny. I jeżeli powiecie, że chcecie tą kanapkę, która jest tutaj po prawej stronie, na takim powiedzmy małym menu, dokładnie tutaj, to jeżeli tutaj zobaczycie, to od razu będziecie mieli. Pan mówi, żeby nagrał go zdjęcie. Prezydent Futbol Clube do Porto. Prezydent Portugalii. I tak Porto, przepraszam, klubu Porto. Pan już chyba jest rana po pomocy. Pana, którego tutaj widzicie, to jest też taki powiedzmy lokalnym celebrytą, ponieważ mam tutaj bardzo dużo zdjęć i to z prezydentami, czy z jakimiś poważnymi osobami nawet z Portugalii kontynentalnej. Tutaj zaraz Wam pokażę gablotkę pana. I z tego co właśnie słyszałem, to nawet jeżeli takie ważniejsze osobistości przylatują tutaj z Portugalii kontynentalnej, to wpadają właśnie tutaj na te lokalne jedzenie. Tutaj muszę przyznać, że jeżeli chodzi o obsługę, to była ekspresowa, bo myślę, że na tą bułeczkę może czekaliśmy z 3 minuty. Pan, gdy zobaczy, że jest kamera, to jeszcze w ogóle robi to bardzo chętnie. Co prawda bez kamery też jest bardzo miły, ale jeżeli zobaczył, że jest kamera, to jeszcze chętniej i owocniej, tak jakby powiedzmy, pracował. Bułka jest naprawdę dobra, mięsko jest takie troszkę twardsze, ale jest mega świeże, delikatnie słone. Świeża bułeczka, plus do tego macie pomidora, cebulę, pietruszkę. No, jest taki tutaj to lokalny przysmak, więc ludzie się tym zajadają. Więc jeżeli lubicie ryby, to naprawdę warto tutaj przyjechać i skosztować tego lokalnego przysmaku. Mam ciekawostkę, pan ma troszeczkę parę domów dalej, winnicę swoją i tam ma wina nawet 30-letnie. Idzie się z nim dogadać, żeby poczęstował i można kupić od niego tego winka i tak dalej. I on tam w sumie uliczkę ze 150 metrów stąd. Jakby ktoś chciał z nim pogadać. Teraz, czyli właśnie widzicie, teraz jeżeli będziecie chcieli skosztować jeszcze lokalnego, prawdziwego wina, no to macie tutaj od razu producenta wina. Więc jeżeli tu już będziecie coś zjeść, a lubicie wino, a nie chcecie powiedzmy w hotelu pić tego powiedzmy takiego wina turystycznego, to warto tutaj porozmawiać z panem, a na pewno z chęcią wam coś sprzeda. Okej, okay, właśnie teraz już skończyliśmy jeść. Tutaj już teraz będziemy już płacić za dwie kanapki i dwie brize. Zapłacimy teraz chyba 12 euro. Jeśli dobrze pamiętam. I teraz jeszcze
Adam zapyta się pana, jak długo ten bar jest otwarty, bo znaleźliśmy na razie, że na pewno od 95 roku, więc ma już co najmniej 30 lat. 51 lat. Wow, ten bar jest otwarty od 51 lat, więc zdecydowanie lokalne miejsce do polecajki. Wiemy właśnie tutaj dzięki gablotce, że na pewno są jakieś artykuły z lokalnej prasy, że w 95 roku pan... 10,80 zapłaciliśmy tylko. O, to nie 12, tylko 10,80 zapłaciliśmy za dwie kanapki i z dwoma napajami. A wracając tu jeszcze, to właśnie na lokalnym gazetkę widzimy, że już w 95 roku lokalne gazety rozpisywały się o właścicielu tej knajpki i o jego winnicy. Także gorąca polecajka, smaczne jedzenie, mega tanio, no i rozpoznawalna osoba na maderze. Więc jeżeli chodzi o kolejną polecajkę dobrego miejsca do jedzenia, to jest to zdecydowanie to bar. A i co ważne, z tyłu macie jeszcze restaurację, więc możecie zjeść też obiad. Ja co prawda już tu obiadu nie jadłem, więc nie wiem, co mógł wam polecić, ale kanapeczkę zdecydowanie. Więc na dzisiaj już mówię wam cześć. Związek, jak jest ładnie się pożegnać z ludźmi. No. Lovciam. No, no i od razu lepiej. Więc widzimy się w sobotę w kolejnym ciekawym miejscu na Maderze. Cześć!